to się dzieje naprawdę. Czy ci młodzi ludzie są w jakiś sposób, może pierwszy raz coś takiego zobaczyli, tak? Przyszedł jakiś idol medialny ich zdaniem i oni teraz to oglądają, włączają i patrzą, ciekawe rzeczy tam się dzieją. Bo ja nie wiem, jak będzie po aferze wiatrakowej z wspólnym klubem Polski 250 i PSL-u, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Pod tym projektem ustawy posłowie PSL-u się nie podpisali. Dlaczego? Bo nie wiedzieli, że taki wniosek będzie złożony. Joanna Miziołek, Tygodnik Wprost, Piotr Gursztyn, TVP Historia między innymi. Witam was. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To ostatni akt strzelisty Mateusza Morawieckiego po wielu, wielu latach rządów. Ostatni mocny moment. No nie, jeszcze 11 grudnia expose. To będzie ten ostatni mocny moment. Natomiast myślę sobie, że... Ale tu mamy element, no tam będzie jednak chyba taki element pożegnania w tym. A tu mamy jeszcze element inicjatywy i to bardzo konkretnej. Tam też będzie element, moim zdaniem, inicjatywy. Będzie powiedziane, co my byśmy zrobili, a czego ten nowy rząd nie zrobi. Więc myślę, że tutaj cały czas będzie taka próba rozliczenia, stąd to Lex Kloska, podobny do Lex Tusk. I myślę, że Prawo i Sprawiedliwość no, będzie raczej mocną opozycją, będzie w tej opozycji się dobrze odnajdywało, bo będzie na przykład właśnie na Komisji Śledcze Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, dawać swoje komisje śledcze i pokazywać kolejne jakieś niedociągnięcia, a tych może troszeczkę być wobec tego, że tam jednak jest, zdaje się, w środku gdzieś ile? Kilkanaście partii, 11 partii, tak? Nie tylko 4, tylko gdzieś tych takich pomniejszych. Więc na pewno będzie jeszcze nie jedna taka ustawa, która będzie takie buble gdzieś zawierała w środku. Czyli czeka nas inflacja komisji śledczych. Nie, to nie o to chodzi. Ja odnoszę się do tego twojego pierwszego pytania. Nie? Jakkolwiek nie lubię prognozować, bo prognozowanie odnośnie przyszłości jest bardzo trudne, ale... Trochę po to tu jesteś. Pewną rzecz już wiemy, że tak jak do tej pory nam wydawało się, że to expose Mateusza Morawieckiego 11 bodajże grudnia, które ma być wygłoszone, będzie bardzo dla niego trudnym zadaniem, no bo ta cała większość sejmowa będzie siedziała z takimi uśmieszkami, się śmiała, hi, 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 co ty opowiadasz i tak to wie, że to jest teatr, a my ci zaraz ten teatrzyk zakończymy. To teraz sytuacja się o tyle zmieniła. Oczywiście koniec będzie taki sam, że to większość sejmowa zakończy ten, tylko że to już nie jest taki śmieszny dla tej większości teatrzyk, no bo pani poseł Henning-Kloska, no wszystko na nią spada, albo ktoś inny napisał już połowę expose dla Mateusza Morawieckiego i trochę popsuło expose Donaldowi Tuskowi, bo Donald Tusk pewnie nie będzie się tłumaczył w myśl tej zasady tam never explain, never complain, które, że tak powiem, wytrawni politycy stosują, ale Mateuszowi Morawieckiemu już napisała ileś takich zdań do tego jego expose, w których ta cała większość sejmowa już nie będzie mogła się uśmiechać, tylko będzie się wściekała, bo to jest jednak dość bolesne uderzenie w to nowe otwarcie. No dobrze, ale to już dzisiaj ani słowa poza ostatnim odczytaniem wyników sądy o wiatrakach, bo już od 40 minut o tym rozmawiamy. Przeniesiemy się nad naszą wschodnią, tą najgłośniejszą granicę. No, a przynajmniej będziemy próbowali się przenieść. Możemy zobaczyć, dzisiaj doszło do takiego bardzo konkretnego ataku na naszych strażników. Zobaczmy tą sytuację. No, wygląda na to, że na wschodniej granicy znowu zaczyna się dziać więcej niż poprzednio. Przelatywały różne rzeczy, między innymi chyba jakieś race czy tam... Nie wiem, czy to są zapalone butelki, czy race. To waszym zdaniem takie mogą być przypadkowe sytuacje, czy to jest... Coś się zaczyna dziać? No bardziej oddam głos Piotrkowi, bo on jest żołnierzem, można powiedzieć, WOT-u. Piotr jako no tak jak to doświadczony wociak. Jesteś tutaj, więc nie ty tam byłeś. Ekspert tak mówią, to zależy. Nie? I tak ręce trzeba. Ja tak powiem, no cały czas się coś dzieje, no widać to, widać Finlandia, no to co na Kremlu wymyślą, no to tego nie wiemy, możemy sobie tutaj zgadywać. Z tego, co ja widzę z mojej żabiej zielonej, w sensie koloru munduru, perspektywy, no to cały czas jest nacisk na
obecność na granicy. Żołnierze dostają powołania albo są zachęcani do tego, jeśli mogą się zgłaszać ochotniczo, żeby się zgłaszali, więc chyba tak. Tak odpowiem na twoje pytanie. Czegoś można się spodziewać? Takie różne niedobre sygnały pojawiają się coraz częściej ostatnio, dotyczące tego, że dość szybko Rosja może odbudować potencjał militarny, że Ukraina już nie dostanie pomocy niedługo więcej ze Stanów Zjednoczonych. Finowie wysyłają różne bardzo nieprzyjemne sygnały, też oparte na ich danych wywiadowczych dotyczące rozwoju sytuacji. No tutaj mamy natężenie gdzieś tego kryzysu na granicy białoruskiej, a polska polityka taka się zrobiła, nasza chata z kraja, chociaż wcale nie z kraja. No i to jest przerażające. Zdaje się, Jacek Siewiera, szef BBN, udzielił wywiadu, w którym mówił, że kraje NATO mają 3 lata na przygotowanie się na wojnę z Rosją, więc widać, że sygnały są coraz gorsze z tamtej strony. No, jeżeli oni przeznaczają tak dużo pieniędzy na te zbrojenia i oni cały czas się w tym wszystkim coraz bardziej odnajdują, a Ukrainie wcale ta wojna nie idzie dobrze. Zresztą mamy już teraz te sygnały takie wewnętrzne bardziej pomiędzy wojskowymi, a pomiędzy Wołodymirem Zełańskim, który nie wiadomo też, czy będzie kandydował w wyborach. Tam widać, że tam się robi jakiś konflikt wobec tego, że nie ma tej kontrofensywy takiej, jak się Ukraińcy spodziewali. Te sygnały ze strony Stanów Zjednoczonych, że do końca roku tylko będą finansować. No jest to przerażające, tą pomoc dla Ukrainy. A my jesteśmy kolejnym krajem. To zdaje się ten wywiad majora Fischera, który był z Grzegorzem Sroczyńskim, wskazywał na to, że w tej rosyjskiej telewizji cały czas oni mówią o tym, że Polska jest następnym celem. I skoro oni mówią tak już na to na głos, to znaczy, że przygotowują się do takiego scenariusza. A my się zajmujemy, no szczerze mówiąc, jak ja patrzę na polski Sejm, głupotami. Stawiamy się przed trybunałami, komisjami mówimy na bieżąco, kto jest B, kto jest funkcjonariuszem i tak dalej, i tak dalej. A co jest tym wszystkim najlepsze, że i tak nic z tego nie wyjdzie. Prawdopodobnie z tych rozliczeń, które dzisiaj są, to będzie tylko teatr, który gdzieś prowadzony przez marszałka Hołownię, który absolutnie świetnie sobie radzi. Tylko pytanie, czy nam jest potrzebne tylko i wyłącznie show, czy realne załatwianie problemów? Bo to jest największe zagrożenie dzisiaj i to chyba umyka w tej polskiej polityce, mam wrażenie, bo no, będą gdzieś tam, też będzie rozmowa o tych kontraktach zbrojeniowych. Nie wiadomo, czy one będą prowadzone tak jak do tej pory, czy jednak Władysław Kosiniak-Kamysz zdecyduje się w jakiś inny sposób robić te zakupy zbrojeniowe. No, tutaj jest dużo pytań, a nad tym my się nie zastanawiamy, tylko zastanawiamy się, co takiego powie marszałek Hołownia do Mateusza Morawieckiego. To już cię pytałem jako żołnierza WOT, teraz cię zapytam jako historyka. Nie masz takiego poczucia trochę jak finał Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. Trochę zabawy, trochę show, trochę wewnętrznych dintoir, a hunowie Attila za rzeką. Nie, staram się być, tu analogie są nietrafione w tym sensie, że tam to wyglądało inaczej, dłużej trwało, ale na przykład analogie z latami z końcem lat 30., które niektórzy już przywołują, wydają mi się być dość zasadne. To znaczy, no, świat się zbroi, Polska się zbroi, jest jedno państwo, właściwie kilka państw na świecie, są 4 państwa, które dążą do rewizji dotychczasowego ładu międzynarodowego, a ponieważ one działają w teamie, no to tak czy siak nas to dotknie. Polska tutaj tego nie uniknie. No, tutaj wracając do tej wypowiedzi, ja to widziałem, nie przeczytałem całego wywiadu, to Jacka Siewiery, tylko tego wypowiedzi, że mają czas, aby uniknąć wojny, w tym sensie, że budowa potencjału ma to znaczenie odstraszające, że robimy teraz gigantyczny wysiłek finansowy i gospodarczy, potem, żeby tego nie było, tej najgorszej tragedii, jaką jest wojna. Wojna zawsze będzie droższa niż wydatki na zbrojenia. I tych głosów jest dużo więcej. No, David Cameron, no, zdaje się, że też coś takiego przed chwilą powiedział. Andrew Michta mówił. No, można tego mnożyć. No, problem w Polsce, nie tylko myślę, że w Polsce, ale ponieważ tutaj jest, mówimy o naszym kraju, jest taki, że duża część społeczeństwa, może nawet większa część społeczeństwa do tego nie dopuszcza do głowy. No, to następuje element wyparcia. I to też jest problem dla polityków. Bo jeśli patrzę na przykład na starą ekipę, no to akurat powiem o niej dobre słowo, nie dlatego, że ją tak bardzo kocham i że chcę ją być jakąś propagandę, tylko dlatego to może wynikać, że oni mieli dostęp do informacji niejawnych. Oni po prostu się, zwłaszcza, nie wiem, Mariusz Błaszczak, który z tym Lloydem Austinem non-stop się spotykał, miał zupełnie inny zasób informacji niż politycy, którzy byli do tej pory w opozycji. Więc ta stara ekipa to mniej więcej rozumiała i czuła.
Tak samo prezydent Duda, który też w naturalny sposób jego współpracownicy w tym siedzieli. Wyciągając z tego logiczny wniosek, natomiast nowa ekipa jak wejdzie, też zobaczy. Mam nadzieję, że tak będzie, bo to na przykład ta wypowiedź, z której tam się podśmiewano, a trochę ich chwalono, wspomnianego Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra obrony INSPE, w Radiu RMF bodajże on to mówił, o tym, że połyka język w sprawie mojej formacji, czyli Wojsk Obrony Terytorialnej, że się sprawdziły. To nie, twoja robota, nie ty przekonywałeś. No nie miałem kontaktu. Chociaż może moja robota, że się tak angażowałem, że to zostało docenione. Nie, no, ale to jest robota tych 38 tysięcy ludzi, którzy w tej formacji służą i to służą bardzo ofiarnie, z poświęceniem, poświęcają swój czas, pieniądze, zdrowie i tak dalej. Czas dla swoich rodzin, swoje biznesy często poświęcają, bo to podkreślam, to jest ilość ludzi, którzy po prostu tracą pieniądze przez to, że są, że tam są. Ale robią to świadomie, żeby było jasne. Plus, że te kontrakty będą dotrzymywane, to świadczy, że albo on to wiedział wcześniej, tylko po prostu nie mówił, bo no bo po co? Albo, że te informacje do niego docierają, że on już to wie, że ktoś z nim rozmawia. To jest o tyle, bo pewne rzeczy też trzeba czytać, nie? Przedrzeć się przez pewną taką retorykę i ukryte sygnały brać. Dlaczego polityk mówi tak chętnie, przepraszam, ale się pomyliłem. Dlatego, że to jest moja interpretacja, moja hipoteza, ale no, mówię to na podstawie pewnej mojej wiedzy ogólnej, że to WOT jest najtańszą formą tworzenia rezerw w Polsce. A to tak jak wrócimy wcześniej, kiedy tam taką wpadkę miał Tomasz Siemoniak, kiedy powiedział, że te 300 tysięcy to jest za dużo. On to powiedział inaczej, a bardzo niezręcznie, dlatego miał wpadkę, bo powiedział coś takiego, bo potrzebne są kilkuset tysięczne rezerwy. Tych rezerw w Polsce nie ma i nie będzie, no bo nikt nie przywróci poboru, chyba że zostanie pobór przez rząd Donalda Tuska przywrócony i nagle będą brani ludzie w kamasze. Co ja uważam, że trzeba to tak w ogóle zrobić. To moja dygresja. Więc Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, nie da się przywrócić poboru, będzie to trudne. Dobra, to ładujmy pieniądze w ten WOT, bo w ten sposób możemy stworzyć rezerwy. Jasiu, zaczęliśmy rozmawiać o tej stronie rozrywkowej. Niezwykłą popularność zyskuje Sejm. To jest, znaczy, ja nie jestem w stanie tego w żadnych logicznych kategoriach wytłumaczyć. Powiem szczerze, że bardzo rzadko zdarza mi się oglądać przez dłuższy czas obrady Sejmu. Robię to tylko wtedy, kiedy muszę, albo dzieją się wyjątkowo ważne rzeczy. Nie wyobrażam sobie, jeżeli bym był nastolatkiem, a tym bardziej dzieckiem, które oglądałoby obrady Sejmu, to uznałbym, że po latach, że miałem smutne dzieciństwo. A ja byłam dzieckiem, które oglądało obrady Sejmu. No właśnie. Może miałem smutne dzieciństwo. Tak to się skończyło, no. Ale dzisiaj akurat jak jechałam autobusem, patrzę, koło mnie siedział jakiś kilkunastolatek i właśnie oglądał Szymona Hołownię. I to było dla mnie kolejne jakieś jego filmiki. I tak sobie pomyślałam, Chryste, to rzeczywiście, to nie jest tylko taki efekt opisywany medialnie, ale to się dzieje naprawdę. Czy ci młodzi ludzie są w jakiś sposób, może pierwszy raz coś takiego zobaczyli, tak? Przyszedł jakiś idol medialny ich zdaniem i oni teraz to oglądają, włączają i patrzą, ciekawe rzeczy tam się dzieją. Włączają dla Szymona Hołownię, tutaj Marek Suski wbiega na mównicę. Dobra, to teraz pytanie. Czy polityka infantylnieje, czy młodzi dorośleją? No na pewno polityka infantylnieje i to jest trochę tak, że z jednej strony fajnie, że Szymon Hołownia zachęca, robi nawet ten podcast, który jest taki, powiedziałabym, edukacyjny, bo tam były kwestie historyczne poruszone odnośnie Sejmu, przesłuchałam bardzo chętnie tego podcastu, no ale z drugiej strony to jest trochę tak, że on zrobił z tego Sejmu rzeczywiście show i to znaczy, to będzie moim zdaniem w czasie oczywiście już nie będzie takie interesujące tych młodych ludzi, bo zobaczą ileś tam razy i w końcu za kilka miesięcy to już nie będzie takie ciekawe, jak cały czas będzie kłótnia i awantura. Ale ja jednak uważam, że oprócz tego takich tutaj odzywek, które tam gdzieś się pojawiają, a to do Mateusza Morawieckiego, że też jest rotacyjny, to ich łączy. Znaczy, nie ma w tym za bardzo większej treści. I to jest dla mnie martwiące i niepokojące. To znaczy, że robi się trochę takie show, które no, nie będzie na dłuższą metę pociągające i interesujące. A może jest odpowiedź na to?
może Sejm nie jest już po prostu miejscem, gdzie odbywa się jakakolwiek polityka, no poza uformowaniem rządu i popieraniem większością ustaw rządowych. I tak naprawdę no, jedyny sens, jaki przez 4 lata może mieć ten budynek, okrągły budynek i jego opłacana przez podatnika zawartość, to właśnie rozrywka. Jeżeli no, władza wykonawcza ma tę tendencję, żeby ograniczać i taki silny lider typu pierwszy Tusk za jego pierwszych rządów, no to rzeczywiście próbował to redukować, ale to też się tak mu nie do końca nie udawało i teraz też tutaj no, mamy aferę wiatrakową, no to gdzie to się wydarzyło, to się w Sejmie. I to już determinuje działania wszystkich innych. Więc okej, no ten silny lider może tam ten Sejm tam przykręcać i tam obsadzić swoimi ludźmi, żeby to się nie udawało, ale tam co chwilę będzie coś wychodziło, zwłaszcza, że teraz będziemy mieli rząd właściwie czwórczłonowy, nawet nie trójczłonowy, tylko czwórczłonowy, bo ja nie wiem, jak będzie po aferze wiatrakowej z wspólnym klubem Polski 250 i PSL-u, bo to jest bardzo ciekawa rzecz pod tym projektem ustawy. Posłowie PSL-u się nie podpisali. Dlaczego? Bo nie wiedzieli, że taki wniosek będzie złożony. Znaczy inicjatorzy ominęli ich tam starannie, żeby po prostu ci nie przeczytali tego zbyt szybko. To jest taki no, zachęta do tego, żeby jednak może sam własny klub założyć dla bezpieczeństwa, więc no, nie uda się. Tutaj co Joanna mówiła przed chwilą o tym, że za jakiś czas to się znudzi. Tak mi się też wydaje, że to może być jakieś po prostu przejściowe. Jeśli miałbym obstawiać oczywiście, bo nie wiem, może to już tak będzie trwało het lat teraz. Ale obstawiam, że to jest jakaś chwilowa moda, zaraz to przejdzie. Zresztą z Szymonem Hołownią może też tak być, że okej, fajny jest show, kiedy się nic nie dzieje, kiedy on nad tym panuje, ale będą sytuacje, kiedy on przestanie nad tym panować. No historia z wiatrakami jest taka, że on już nie panuje i że... To już jest taki moment, że on pojedzie do jakiegoś liceum w Krakowie czy innym Białymstoku, tak jak był, i nagle będą mu zadawane pytania, no panie marszałku przewodniczący, ale to panie z pana klubu. Jak to się zdarzyło, że pan tego nie przypilnował? Już tak miło nie będzie. Pamiętam, jak Szymon Hołownia płakał nad konstytucją. Śmiałem się wówczas, że nie będzie z niego żaden polityk, że to jest taki model właściwie Kazimierza Marcinkiewicza i że on już ma popularność, jest właściwie na szczycie i że za chwilę się wszyscy z niego będą śmiać. To było ze 3 lata temu. Kompletnie nie miałem racji. No. To działa. Nie no, to szczerze mówiąc, no nie da się ukryć, że absolutnie nie miałem racji. To jest model, który działa, takiego showmaństwa politycznego. To będzie tak rosło i on utrzyma to w ten sposób, czy jednak to w pewnym momencie pęknie, no bo to jest trochę wydmuszka. Nie mówię o samym Szymonie Hołowni, ale o sposobie robienia polityki przez niego. Wydaje mi się, że to wszystko zależy od Donalda Tuska. To znaczy, czy on zdecyduje, że wspólnym kandydatem opozycji ma być Szymon Hołownia na prezydenta oczywiście, czy będzie chciał swojemu największemu rywalowi partyjnemu, czyli Rafałowi Trzaskowskiemu to powierzyć, bo o tym się mówi, że będzie chciał po prostu przytrzeć nosa Rafałowi Trzaskowskiemu, który już raz kandydował no i nie zdobył tego stanowiska prezydenta Polski. Więc być może tak zrobi. Myślę, że to stanowisko może już go tak mocno nie nieść, bo ośrodek władzy przeniesie się na Aleje Ujazdowskie, czyli do Donalda Tuska i to będą, on będzie najważniejszy. To znaczy już Szymon Hołownia nie będzie tak istotny. Nie wiem, czy on będzie tracił. To znaczy oczywiście tam będzie cały czas nawalanka, cały czas awantura z Prawem i Sprawiedliwością. Może sobie nie radzić właśnie, tak jak mówi Piotrek odnośnie tej sytuacji, że będzie gdzieś pytany. No bo on przyjeżdża sobie do jakiegoś liceum i mówi o tym, chciałbym obniżyć wiek. Do 16 lat. Do 16 lat. No to może już... A, i może też graniczny, tak? Ustawmy. Może, żeby tylko elektorat... 16 do 18. Obawiam się, że to jest taki... może wtedy rządzić tutaj. Tam jest... Potem można prawo jazdy rozdawać od 14 roku życia. Zlikwiduje to problem przeciążenia dróg. Sprzedaż alkoholu. No tak, ale właśnie... To chyba już kolega Mencen tutaj, przypuszczam, że bardziej by poseł Mencen bardziej optował za tym. On się zajmuje takimi problemami trochę niepoważnymi. W momencie, kiedy on mówi o tych 16 latach, no to właśnie wybucha afera wiatrakowa. To znaczy, że to są realne problemy ludzi, którzy gdzieś tam mieszkają, myślą sobie, 300 metrów od mojego domu będzie wiatrak i jeszcze mi wywłaszczą po prostu tutaj zaraz mój dom i jakieś tragedie będą ludzkie. I widać, że on się tymi sprawami ludzkimi nie zajmuje, tylko skupia się na tym showmaństwie, czyli rzucę coś, żeby coś się tam w mediach przemieliło, no typowy dziennikarz. Wydaje mi się, że osobowościowo on dzięki temu może pojechać daleko, to znaczy może być na przykład prezydentem, tylko on raczej nie jest właśnie liderem partyjnym. Znaczy nie jest jak Donald Tusk, tak? Dojedzie do prezydentury Szymon Hołownia w ten sposób?
Nie mam pojęcia, co to wiem, sam tego nie wiem. On by bardzo chciał. Nie, no to jest ileś zmiennych tutaj. Nie, ja no, nie potrafię powiedzieć. Jest. Ale czy ten model robienia polityki, no mamy ileś przykładów z dawnych czasów, właściwie takiego polityka, który całkowicie uzależnił się od mediów. Najbardziej znanym przykładem jest jednak Kazimierz Marcinkiewicz. I Janusz Palikot jest, na przykład. I Janusz Palikot. I obydwaj w pewnym momencie zyskali błyskawiczną popularność i obydwaj bardzo mocno z niej spadli, szczególnie do... No to są polskie analogie. No, można też na analogie zachodnie popatrzeć. Nie wiem, Donald Trump też był takim politykiem i wraca. Mówiło się o Hirście, wielkim magnacie prasowym, tak, że wytwarzał tych bohaterów, kiedy już bohater był na szczycie i wszyscy go kochali i on już nie mógł go w pewnym momencie dłużej dyskontować, no albo niedostatecznie dyskontować, to niszczył tego bohatera, żeby jeszcze na nim na koniec zarobić. Nie, ale tu u nas nie ma takiego kingmakera i tak samo Trump się sam stworzył, a nie jakiś tam kingmaker go stworzył i widać, że Trump wraca na przykład, czyli no można to zrobić. Nie? No, Trump grał obok mediów, czy nad mediami, pomijał w ogóle te tradycyjne media. No tak, ale Hołownia jest chyba bardzo mocno uzależniona od mediów. Tak, ci polscy showmeni, no to są uzależnieni od tradycyjnych mediów, rzeczywiście znikali za jakimś czasem, ale może się nagle okazać, że ktoś pierwszy w Polsce będzie miał taki trwały sukces. No może tak być, no to nie musi być tak, jak było do tej pory. Jeszcze chciałem was króciutko zapytać, bo jadąc tutaj słuchałem radia TOK FM i zaskoczyła mnie tam narracja, która była taką narracją, że właściwie to stawianie przed Trybunał Stanu Adama Glepińskiego to jest taki średni pomysł, bo kto wie, co z tego wyniknie i w ogóle to może wrażym siłą się przysłużyć, a nie wkrótce nam rządzącym formacjom miłosiernym. I w ogóle widać tą zmianę, że TOK FM coraz więcej ma takich nieprawomyślnych Ale zostawiając TOK FM, chyba średnio, to wyprowadzanie Adama Glapińskiego, przez tych silnych mężczyzn z NBP-u, które zapowiadał Donald Tusk, to chyba się jednak okaże takim raczej snem z natury. No, tak mi się wydaje, bo to był pewien proceder, który kolejna władza mogłaby znowu powtórzyć. To jest bardzo niebezpieczne. A poza tym, no, co by zrobiły, nie wiem, instytucje międzynarodowe? Znaczy, rozumiem, że nic by nie zrobiły. Tak, teraz praworządność i wszystko byłoby okej, bo robi to Koalicja Obywatelska, tak wyprowadza Adama Glapińskiego. Wydaje mi się jednak, że do tego nie może dojść i rzeczywiście byłoby to tak trochę, jak mówi Mateusz Morawiecki. Nie może się, każdy kolejny krok byłby pójściem do przodu dla innej władzy. Znaczy już poszlibyśmy naprawdę za daleko. Zresztą te... dzisiaj ja trochę tak słyszę w Koalicji Obywatelskiej, że oni się w ogóle boją tych sądów. No bo ci sędziowie, którzy walczyli o tą praworządność, że oni teraz zaczną rzeczywiście to sprawdzać i robić trochę wbrew Koalicji Obywatelskiej i nowej władzy. To znaczy złożonej właśnie z tych... No nie wiem, czy wszyscy ci sędziowie tacy będą. Takich ze dwóch albo trzech to jestem w stanie wymienić, co na pewno tacy nie tak, będą. Ale jednak pomysł z Adamem Glapińskim to jest moim zdaniem głupi pomysł po prostu. No tam zdaje się, że jest głos Christine Lagarde z tego Europejskiego Banku Centralnego, tak jest. Że jednak tak, że nie wolno. Nunu. No, więc to, ale poza tym, nawet gdyby, to tak się zastanawiałem się jakiś czas temu, co by było. No okej, dobra, bo to jest najłatwiej, bo Trybunał Stanu tylko połowa głosów trzeba w Sejmie, więc stawiamy tego prezesa Glapińskiego. Jest zawieszony, nie pełni funkcji w Narodowym Banku Polskim. Kto pełni? Jego zastępczyni, wiceprezes. No to mamy to samo. No co, ją postawić też przed trybunałem, no, tak do końca. No ale chyba chodziło o taki symbol na końcu, że trzeba no, na końcu tą Marię Antoninę ściąć, żeby się lud ucieszył zemstą. Nie. Nawet nie zostałby ścięty, bo by się toczyło postępowanie przed Trybunałem Stanu, gdzie są też członkowie wybrani z ramienia PiS-u, a w ogóle przewodniczącą Trybunału Stanu jest przewodnicząca Sądu Najwyższego, pani sędzia Manowska, która też nie sądzę, żeby tutaj chciała się bawić, no żeby była drugim profesorem Sadurskim na przykład. Nie? No, więc ta zabawa by się raczej źle skończyła dla inicjatorów. Ja właściwie na miejscu prezesa Glapińskiego bym poprosił. No tak, zróbcie to. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Jeszcze na końcu chciałem książeczkę tradycyjnie powiedzieć o jakiejś książce, a ponieważ Filip Bajon, nie wiem czy słyszeliście, od bardzo dawna zapowiada nakręcenie filmu o Bronisławie Piłsudskim, więc ja...
ponoć właśnie nabrało to jakiegoś przyspieszenia. Na dniach była informacja, że być może Bajon zrealizuje ten swój projekt, więc ja chciałem wam pokazać książkę Ten drugi Piłsudski Przemysława Sowińskiego o właśnie Bronisławie Piłsudskim. Uważam, że to jest dobry tytuł, bo mam wrażenie, że Bronisław Piłsudski jest trochę taka postać, która miała strasznego pecha. Po pierwsze dlatego, że był bratem Piłsudskiego, po drugie, że miał na imię jeszcze Bronisław, jak Bronisław Malinowski. W związku z czym zniknął w tle tych dwóch postaci. Jak ktoś się chce zapoznać z tą postacią do wielkiego polskiego podróżnika, etnografa, językoznawcy, fascynującej postaci, człowieka, który ma na Sachalinie swoje pomniki, ma też pomnik w Żorach, to może przeczytać trochę w tej książce pana Słowińskiego, trochę za dużo jest o miejscach, które odwiedzał Bronisław Piłsudski, a trochę o nim samym, ale żeby poznać postać, można sobie przeczytać. A ja jeszcze, drodzy moi goście i drodzy państwo, przeczytam wyniki naszej sondy, czy wiatraki psują krajobraz. Tak, odpowiedziało 44% z państwa, ale nie, odpowiedziało 56% z państwa, uznało, że wiatraki dobrze im się komponują w krajobrazie. Dziękuję serdecznie wam, dziękuję państwu. Dziękuję. I zapraszam na jutro w imieniu Jacka Prusinowskiego, a także w kolejne dni na Wieczorny Ekspres, a za tydzień na mnie.